Wydaje mi się, że czas na małą misję jakąś. Co on od nas będzie chciał teraz? I never thought I'd return to Gastown. What? I was a Blackfinger here. Yeah, the finest, the most exalted. Oh, I had it all. The parts, the purpose. I worked on the war machines and the assault vehicles, and I had a bunk, as much gruel and cheese and grease as I could eat. Here, and I had a plan. In the pitch of night, she whispered to me. The sweet angel combustion, she chose to visit this lonely acolyte. Naćpany ten garbus jakiś. She gave me the plan. Oh, the sweet angel combustion chose to visit this lonely acolyte. What happened? She told me that I had to begin my toil. I had the designs inside the pan, see? Just like she laid them down, the angel. And I began liberating parts for her design. And they caught me. They wished to turn me off for good, but Scrotus, brother, he wanted to play with me. Torture me. And they threw me off a wall in a bungee. But with the aid of the angel, I made it out. I didn't die! Kurde, nie, ale nie najlepiej wygląda za to. Hidden away. Hey! Oh, I think that we can get them for us. Nie robiłem, wiesz? As it was intended by the Shimmy, using the magnum opus and the harpoon. Let's do it. Dobra, podczas pobytu w Czarnym Mieście Chumbucket zaczął wykradać kawałki przydatnego złomu. Teraz po powrocie dostrzegł możliwość odebrania swojego łupu. Znajdź tajne wejście do jego skrytki. Odblokuj ulepszenie czuma. O, czcigodny klucz francuski, to będzie super. Cały nasz problem polega na tym, że on tak zawsze powoli naprawia nasz samochód. Wiecie? Czekajcie, gdzie on chce jechać? Do miasta, tak? O, tutaj. No to może zrobimy szybką podróż, wskoczymy do miasta i wyjedziemy po prostu z miasta i będziemy już na miejscu, nie? You'll never make it here. It's only for real runners. Dobra, wchodzimy i jedziemy. Daleko nie mamy, powiem wam. No i co on tam mówi, że chyba harpun nam będzie potrzebny, tak? A my już mamy ten 6 level. Najprawdopodobniej jakaś krata pewnie będzie. I normalnie byśmy jej nie wyrwali. Zresztą zaraz zobaczymy. A może on będzie w ziemi leżał? A nie, słaba konstrukcja to. Dobra, raczej chyba samochodem to tu nie wjedziemy, co? Dobra, latarka zapalona. Coś czuję, że to nie będzie takie łatwe, jak on powiedział. Dokładnie. No worry. Ain't no one coming back here. We corked them all. Nie, złomu trochę sobie znajdziemy. Czytałem o tych twierdzach w trakcie przerwy, co daje ulepszanie ich. I najprawdopodobniej to daje tylko poziom do legendy, wiecie. Dobra, idealnie. To mnie się podoba, takie coś. Kto jeszcze chce dostać? Gdzie on tam leży? Zginął, chyba tak. Strasznie dużo złomu zdobywam. To dzięki tym ulepszeniom do mojej postaci. Normalnie go nigdy nie potrafiłem trafić, wiecie, bo on za szybko tym później, on się za szybko porusza, ale widzę, że chyba postać mi się trochę zabrejdowała, bo
Nie zdążył uniku zrobić, a raczej dostał lepę nawet w trakcie uniku. O, modliszka. One przejmą całą planetę, stary. Spójrz na tę małą, dziwaczną główkę. No. Those insects were good eating. This one too. Talked about. No i co? Aha, tu jest coś. Dobra, mamy czcigodny klucz francuski. Odblokowano ulepszenie, za stówkę tylko, patrzcie. O, mamy też trzecie od razu. Super, tylko że to jest za 600 i to by nam się przydało. Czcigodny klucz francuski, moi drodzy. No, jeszcze złomik tutaj leży, widzę. I co, wszystko mamy? Odwiedź 18 miejsc poszukiwań. O, fajnie. Miejsce splądrowane. Dostaniemy, o właśnie, widzi, błogosławiony wędrowiec, poziom 7. Ciekawe, jaki mu już mamy poziom, max. Poziom 7, 8, 9, 10, później jesteśmy wojownikiem 6. To jest chyba najwyższy stopień naszego Madiasia. The sacred shaft of undying torque. Oh, give me one of these babies, and I will twist nuts like never before. Dobra, moi drodzy, to zrobimy sobie jeszcze quest poboczny. Tutaj może u tego, no, księdza, jak go tam, smażyciela całego. Twierdzę mu, ulepszyliśmy, to powinien się cieszyć. You have chosen so wisely. Coming here. The end times are upon us. Aye. Deep Fryer, spawn of the Great Flame, have beheld it. Kurde, ten smażyciel to się chyba sam przysmażył, wiecie? Eagerly await their righteous salvation. They expect me to deliver them. I see in you a possible salvation. How so? Gastown is doomed. The dunes outside all run red with blood. Dread Scrotus and his war boys spread their bloody gospel of the blade. But you, your goal is elsewhere. That makes you a valuable ally. Nobody's ally. Many of my flock have come from the path of the blade and on to the flame. You'll be rewarded in buffed up weapons. What do you need? Since Dread Scrotus's recent bout with death by chainsaw to the nugget, the holy machination we call the Warm Embrace has become non-functional. You mean that big tube mounted outside? It leads into the gas-filled belly of Gastown. Once a sacred moon, it bellows out a pure flame, embracing the wildfire standing in its front. Aha, czyli oni mają jakąś rurę, co później się ustawiają i ich podpala ta rura. Zajebisty sposób na inicjację. Making our torches impossible to use. Your false light there. That's the way to go. Do wiodącego światła smażyciela przestało dopływać paliwo. Zejdź do najgłębszych zakamarków trzewi, otwórz ponownie zawory. Odblokuj ulepszenie, grzmot trwogi. Cokolwiek to znaczy grzmot trwogi. Ale w trzewiach kogo, kurde? Wejdź do trzewi. Tu są te trzewia gdzieś w środku miasta. Płatki owsiane, ząbek, wiesz co? No nie wiem, kurde. O, patrzcie, tu są trzewia chyba. Ja chciałem lepiej im wywalić, się nie dało.
Kurde, rzeczywiście tu są jakieś trzewia. Dobrze, questa wziąłem, bo bym tu nigdy nie ten... Patrzcie, mała dziewczynka brudna. O, jaka brzydka. Jedenaście złomów jest w trzewiach. Starzy tam coś kopią, dzieci się bawią. Super, patrząc jak na robotę. Pięknie. Żyć nie umierać w takim świecie. Skrawki przeszłości. Co to jest? Jakiś zając śmieszny? W rzeźbie uchwycono esencję postmodernistycznych warstw socjologicznych, a także wewnętrzny krajobraz miejskiego outsidera. Widać w niej głębie potrzeby bezpieczeństwa w coraz bardziej wrogim świecie oraz niezwykły w swej potędze dowód na nasz brak skromności. Zajebiste. Trzewia, to wygląda jak miejsce, w którym mogą nawet Maxa wyruchać. Złapią go, kurde, za ręce i dostanie. W zadek. Stay out of the flames. There must be a way to turn this off. Ale powiem wam, na gazie to oni nie oszczędzają. W tej krainie. Może myślą, że im się ta ropa nigdy nie skończy. Wewnętrzny? Powiedziałem? Nie, no miałem na myśli wewnętrzny. Zwykły wewnętrzny, taki w środku. Może się przejęzyczyłem. Co to będzie? Kurde, siedziba X-Menów. Widzicie to? Profesorze Xavier. Gaz jest śmiercionośny dla Maxa. Musi otworzyć wszystkie zawory i przekierować go, zanim opary go zabiją. Co to znaczy? This place is a dark maze. Oh, it must be this way. Kurde, jak ciemno nic. Aha, mam latarkę przecież. Someone wanted to stop the flow of gas. Widzicie, ktoś chciał temu kapłanowi gaz, kurde, zakręcić. Panie, gdzie ja mam teraz pobiec, powiedzcie mi? Chyba tutaj gdzieś. O fuck, chyba nie. Zgubiłem się? Chociaż nie, czekajcie, dobrze skręca. To może być... Kurde, no nie może być to, bo jest w dół. Jak w prawo pójdziemy, to może będzie to. No nie, tu
się. Nad górę na pewno nie da. Kurde, zaraz się udusi, nie? Czy jak to działa? A bo mu życie powoli. Tak powoli mu spada to życie, że on w życiu nie umrze. Dobra, mamy to. Tak mi się przynajmniej wydaje, mam taką nadzieję. Opuść wnętrzności. Aha, no dobra. I co, już? Już gotowe? Zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić? Niezbyt to było skomplikowane, a wydaje się też, że Max to się zna na wszystkim, nawet na... O kurde, ale fajnie. Dobra, misja ukończona. No to co? To szybka podróż do ziomeczka tam. A nie mogę. Dobra, teraz mogę. I zobaczymy, co on na to powie. O, siema Szyszka. Talk to the Friar about it. Architect. A Friar, smażyciel. In the midst of this apocalypse, my most trusted acolyte has deviated. Speak straight. My architect, my greatest follower. He orchestrated for the gas to be turned off to steal the pilot light. Under my nose, he took the sacred artifact. And by the flame, he did forsake the true path and stole away many of my wildfire thoughts. A, siema, Grey. Ja nie zauważyłem, bo akurat zauważyłem, że Szyszka coś pisał. I need that pilot light back. I will give you whatever I can if you help. Where are they? See, written in our revered script. It calls for all stragglers wishing to save themselves from the damnation of Deep Friar to follow him. Będziemy musieli jakiegoś typa zabić. Architekt odciął dopływ paliwa, by bezpiecznie dotrzeć do światła i je wykraść. Odzyskaj je i oddaj smażycielowi. Cokolwiek to znaczy, ale zróbmy to. A nie, czekajcie. A to co to jest? Coś tu po prawej u góry. Co to jest? Aha, co my musimy? Do rury wejść, czy co? Will behold the true light. Meaning? Darkest hour must be when the sun sleeps in the ground and blackness reigns. By sacred sand, he means the burning mound. I'm sure of it. Which is where? I see you have a map. I can read these symbols. Let me mark it. Nighttime. Burning mound. Look for a light. I'll see what I can do. Okej, dobra. Przeczytaj znak. Dotrzyj do płonącego kurhanu i zbadaj okolice. No to będzie proste. Gdzie jest, kurde, płonący kurhan? Powiem wam, że ten płonący kurhan jest zaraz obok tej misji z wyścigami. Ciekawa sprawa. Jednocześnie kusząca bardzo, żeby zrobić te misje obie. Kurde, jedź chłopie, nie po śmieciach. Co ja zrobię, jak przejdę Mad Maxa? No nie no, będziemy wtedy krócej streamować. Jeszcze metal jest do przejścia. I Armikro nowy będzie za, nie wiem, już? Za dwa dni? Kiedy on wychodzi? Jakoś teraz weekend, fuck. No i zajebiście, za chwilę tam jesteśmy, bo tu widzę, że się Setunią jedzie. Kurde, jaką prędkość mamy. Prędkość czasu chyba.
smarowar. Gdzie my jedziemy w ogóle? A tu jest jeden z elementów do zebrania. Ekipa złomiarzy, złom. O kurde, ekipa złomiarzy, jeden na jeden. Fakt, trzeba ten element zebrać, wiecie? Dajcie mi tego questa na chwilę jeszcze ominąć. I ja pojadę do tej, po tą ekipę złomiarzy, bo to jest na strasznym zadupiu, a ten element mi jest potrzebny, żeby ekipa było złomiarzy, jak będziemy offline zebrała ten. Chociaż w sumie, a w dupie go mam. Race Master Crow Tassel rules here. Misję ten na pustkowiach. Ten cel jest dostępny tylko nocą. Co to oznacza? Jak się robi noc? Pauza. Samouczki, tryby nagrywania, ustawienia. Kurde, a jak się robi noc, powiedzcie mi? Ktoś wie? Kto wie, jak się noc robi z dnia? To jednak pojedziemy po ten złom, a wy się zastanówcie, jak zrobić ten. Medytuj. No właśnie, tu nie średnio jest. Wiem, że jak się wyjeżdżało z twierdzy, czy coś, to on się pytał, o której godzinie chcesz. A teraz się już mnie nie pytał od dawna o to. O, fuck, co to jest? Kurde, prawie bym już zginął tutaj. Zamiatane, kurde. Keep an eye on the car. To jednak biedni są ci wojownicy ze mną w tym świecie, wiecie. Szans nie mają żadnych. Bije ich po mordzie mocno. Musisz zgasić światło. Weź, odkrywaj mapę. Jedź do balonów. Ale nie chcę, bo chciałem robić teraz fabularne misje. Ekipa złomiarzy, no zrobiliśmy, no ale co mi daje teraz ekipa złomiarzy jak ten? Wiecie, o co chodzi. O kurde, patrzcie, co tam jest. Ile snajperów. I gotta get into that camp. O, wrzaskun zlikwidowany, zajebiście. Nawet nie wiedziałem, że takie coś się da zrobić, ale to dobrze, że tam jest camp, bo ja bym go chciał zdobyć, żeby móc tu szybki transport zrobić. Przeładuj sobie. Co tam jeszcze jest? Dobra. Wsiadaj do środka, mój kolego. Transfer outpost, rife with the ghosts!
Dobra, brama otwarta. Mam nadzieję, że ten obóz to jest taki, wiecie. Dobra. A jak w środku? Co tu w środku jest do zrobienia, powiedzcie mi? A zbiorniki trzeba niszczyć. No. Dajesz mi. Kurde, no nie do góry strzelaj, chłopie. Gdzie on kurde wali tym? O fuck, to nie był przypadkiem ten ze złomem? Też jest zbiornik. On jest zaznaczony, ale nie ten. Dobra, rozwalony. Kurde, on bluzi wali. Dobra, wychodzę z tego, bo to dłużej zajmie tym samochodem niż z buta. No, już nie trzeba, moi drodzy, bo koleś nas rzucił jakimś czymś wybuchowym i samo się rozwaliło. Tak zwane problem solved, co? Kuria mi się włączyła, tylko nie mam na co jej zużyć za bardzo. Się zdenerwował chłopak. Ale na co się zdenerwował? No nikt nie wie, na co się zdenerwował. Tak po prostu się kurde wkurzył. Dobra, insygnia. Gdzie te zbiorniki jeszcze tutaj są? Aż tu był jak kurde podgardzielnika. Okej. Tam coś jeszcze na dole jest, widzieliście? O, żarcie. Most za... właśnie, można by było cały most wysadzić. To by było szybkie znaczy szybko byśmy zrobili questa. Znaczy szybko byśmy te wszystkie zadania zrobili, ale nie wiem, czy by się to do czegokolwiek jeszcze nadawało. Po takim rozwiązaniu sprawy. Wątpię. Oni się tu jeszcze pod mostem rozbudowali, kurde. Żeby nie było, że się wszystko da samochodem z zewnątrz załatwić, nie? I don't mean to question your saintly methods, but the angel calls for our holy work to go on. This will not bring about the transcendence of the magnum opus into the divine embodiment of grease and metal and fulfill the holy task which the angel combustion has bestowed on us. Wiecie co, jedno nam jeszcze zostało, tylko mam dziwne wrażenie, że to co tutaj powinno zlecieć na dół, to nie wypadło. Też macie takie wrażenie? Czy to nie tak działa? No beczki dołem wystają. Że tak powiem, zwisają tam te beczki. Trochę dziwnie.
Kurde, no nie wiem, czy te beczki tam na dole nie powinny się wysadzić. Tu już więcej nie za, tu już nie za wiele jest do zrobienia. Zwłaszcza, że to, co mamy wysadzać, jest zazwyczaj podpisane, że to... Chyba, że tu gdzieś jeszcze. Tu już nie ma nic. Rozłom żeśmy zebrali. Nie, tu też beczki poszły. Tu są, dobra. Myślałem, że jakiś błąd w grze, nie będę mógł tego przejąć. Dławik się nazywał ten obóz. Złom jeszcze chcą, żebym zebrał. Moi drodzy, dalej nie wiem, jak to zrobić, żeby była noc. Ktoś ten? Ktoś ma pomysł? Bo my tu możemy sobie jeździć tym samochodem, ale misja nam nie leci. Kiedy ja miałem napisane coś tam? 6 rano, 22. Pamiętacie, było takie napisy były, że o której chcesz wyjechać? Natychmiast, coś tam natychmiast, 6 rano. Lacking by rubber and spilled crude, another of Scotus convoy routes. Konwój tu jest. Bomby boom fields abound here. Kurde, nie mam już strzałów chyba, co? Gdzieś tu jest ten. Jak to się nazywa? No, te samochody jeżdżą. Kurde, tu zaraz wybuchniemy na minie jakiś. Konwój tutaj gdzieś jest. Tylko go nie widzę za bardzo. Przypadkiem czas się nie zmienia przy szybkiej podróży. A, tak, to mi się myli z Metal Gear Solid. Kurde, rzeczywiście pomyliło mi się. O, patrzcie, tam z przodu jest konwój. Znaczy z przodu, tam po drugiej stronie, nie? Konwój to my szybko rozwalimy, bo my ich teraz mamy na strzała wszystkich. To akurat będzie na jednego. O, dwóch na raz poszło. No i co z tym trzeba zrobić? Może mu coś hakiem trzeba? Nie, chyba trzeba go po prostu wysadzać. O kurde, ale on mocny jest. Dobra, tu już mamy koniec. 4 naboje jeszcze mamy z shotguna. Tu ma jakąś beczkę w środku.
kurde. On ma jakąś beczkę pod sobą. Nie wiem co to jest, ale to trzeba pewnie strzelić. Zbiornik paliwa to był chyba. Dobra. Okej. No i teraz moglibyśmy go normalnie, nie wiem, coś mu zrobić. Myślałem, że smażenie będzie fajne. Wystawmy się dobrze i jebnijmy w niego. Po prostu. Kurde, jaki mocny. Dobra jest. No kurde, jaki... Ile w ogóle mamy tego złomu? 400, a i za ile jest nowy klucz? Za 600, dobra. My dalej do tego balona chcemy się dostać, nie? So, weź ten samochód, nie chcę go brać, po co mi taki szajski samochód? Siema, Junka. Którą mamy godzinę w ogóle? Boże, 19 już. My tyle gramy w te gry komputerowe, całe życie w gry komputerowe. Czy nam nie szkoda życie na to? A tam co się sunie? Drugi konwój? Co to ma być? Wy... The building from the pink eye photo. Oh fuck, tego to w życiu nie ten. Dobra, go, nic mu nie zrobił, bo nie mam tych. Nie mam, jak to się nazywa. Już rakiet. Skończyły mi się, wyrzuciłem wszystkie. Fakt jest. Spoko, spoko, stary, jedziemy na ten. Jedziemy do balonu. Idealne dni na rolki będą? Czemu? Bo deszcz pada? Dobra, kolego, kurde, naprawiaj to. Oh fuck, a jak tutaj wejść? Trochę inaczej to chciałem zrobić, ale niech będzie. Czy tu, tam wisi karoseria przypadkiem, bo się tak coś błyszczy? A nie, to muchy latają, fuck. Czasem można karoserię wyłapać nową. Ale jak muchy latają, to nie jest na pewno karoseria. O, możemy się najeść. Tam był budynek ze zdjęcia? Budynek ze zdjęcia minąłeś, tak? To ja tam wrócę zaraz. To po co ja te koła za 1400 kupowałem? Fuck. Karniak nożem. To idę po te ulepszenia do kół zaraz. Wie, a jak tam do góry wleźć? Aha, tu, o kurde, to tutaj, przepraszam. Tak się patrzę na tamtą drugą stronę, mówię, no przecież nie przeskoczę.
Co ja robię w ogóle? Powiedzcie mi. Wlazłem na górę. Dziwna akcja jakaś. A z tym balonem co ja zrobię? Nie ma go. Muszę go sprowadzić na dół. Kurwa, znajdź się, zatankuj generator. No teraz mi to mówicie. O, to jest ten wiatr. Patrzcie, w końcu mnie to tornado dorwało, o którym on ciągle opowiada. Dobra, gaz mam. Gdzie ja go zatankuję? Pewnie gdzieś tu jest. Tu go nie ma. Tu jest. Czekajcie, F było zatankuj. Zajebiście. Elegancko, patrzcie. Dobra, moi drodzy. No, a kur... No nie wierzę po prostu, czy ja mam demencję starczą, albo demencję streamerską, to się powinno chyba nazywać, bo każdy z nas tak ma. Tu miałem przestawić. Wracaj w wózeczku do nas. Mad Mad 2015. Nie oglądałem. A co to jest? Podróbka Mad Maxa? Jakaś taka, że wiecie, zawsze jak jest taki film typu Mad Max, to później jest ten, na przykład jest film Koniec Świata 2030. To robią Końcówka Świata 2030. Taka niskobudżetowa podróba. Wielkie szczyty. Kalifornia. 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 Wielkie szczyty. Jep, 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 jep. To jest zaznaczone. Patrzcie, teraz jeszcze sprawdzimy, czy czegoś nie ominęliśmy. Ja. Obóz przelewowy, poziom trudności 5. Fuck. Dobra, schodzimy na dół. Mad Fab. Dobra, i co żeście powiedzieli, że tu przy tym konwoju najprawdopodobniej gdzieś tutaj była ta stacja, tak? Ja zobaczymy. Ale on coś o tym powiedział, czy to wyżej się stwierdzi, że tu była ta stacja benzynowa? Gdzie to niby? Kurwa się kurde naćpaliście czegoś. No ludzie, przecież to nawet nie jest podobne kurwa do tego. No bo jeszcze to w ogóle nie jest stacja benzynowa, tylko to jest... Wiesz, tam ma być sklep i stacja, dwa budynki, a nie jakiś... Nie wiem, ja nie skomentuję nawet tego. Naprawdę o to wam chodziło? Kurde, no nie wiem, no zobaczymy. A może te budynki już są zburzone, chociaż wątpię. To wygląda jak jakiś parking autobusów czy coś. Zajebiście, koniec, cała lokacja zlutowana. To nie jest to. O kurde, a może jednak? Czekajcie, czekajcie. Czekajcie, czekajcie.
To jest, to kurde, zwracam honor, zajebiste ślizgacze, moi drodzy. Czy, powiedzcie mi, czy wy lubicie ślizgacze? Warsztat, a ślizgacze 250 kosztują, kurde, biorę je. Ale czemu ślizgacze 250, czemu nie rozumiem jednej rzeczy? To one są lepsze takie ślizgacze niż ten, no naprawdę 1400 zmarnowałem. Zobaczmy te ślizgacze. No dają radę, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Szału nie ma jak zwykle, ale noc się nie chce zrobić. To mnie najbardziej smuci. Nie wiem co teraz. Szybka podróż. Gdzie my możemy szybko podróżować? Aha, tu. Najgorsze, że tu nie możemy szybko podróżować, a tam mamy tą misję, nie? Skoczmy do Jetta. Właśnie nie są jedne na piasek, a drugie na asfalt, bo te mają ewidentnie napisane, że ten... Że są, mają po prostu lepszą przyczepność na wszystkim. Nie wiem, nie zrobiła się chyba noc, co? Spróbujmy jeszcze się do... No nie wiem, spróbujmy się jeszcze tu dostać na chwilę, jak... A nóż, widelec. Się zrobi ciemno. Muszę się pochwalić, Instytut wysłał mnie w kwietniu na GPU konferencję do Kalifornii, kurde, NVIDIA Early Stage Challenge. Co znaczy NVIDIA Early Stage Challenge? Co będziecie robić? Brzmi to, kurde, skomplikowanie trochę. Zachodzi to słońce, czy nie? Średnio, co? Możemy tu podjechać jeszcze ten konwój rozwalić, bo mamy załadowane nowe te. Jedne dają na piasku 25, nie! Nie, to nie jest tak. Patrz, masz koła. To te pierwsze dają tak dziwnie. Masz po prawej statystyki, rozumiesz? I one niby mają przyczepność na asfalcie, przyczepność na ten, ale te mają 25% na a nie na asfalcie, czekaj. A rzeczywiście. No to czekaj, to na czym mają? Przyczepność na piasku, aha, na asfalcie, no dobra. Kurde, no to teraz to sam nie wiem, które brać. Wydawało mi się, że one są, że te na początkowe są na piasek, na ten, a później są już takie dobre na wszystko. No, jak mnie tu wysadziło, to idę z typem pogadać. I see the smoky pillars of pillage. All camps aflame. And you, with bloody knuckles and death. Są gra, której nie ogarnąłeś i znienawidziłeś po 10 minutach gry, Armello. Premiera jest w topce sprzedawanych gier, no nie wiem, ale to niech będzie w topce lubianych gier, nie? Dla mnie tam ta gra była w ogóle, ja nie wiem, to było jakieś dziwne. Jakieś myszą się łaziło czy czymś, nie wiadomo co tam trzeba było robić. Wy może obniżymy ten, zagrożenie na 2. Jak będziemy krążyć tutaj. O, złom. Widzieliście? Oczywiście idziemy tu zabrać, bo to z tego dobrze złom leci, z tego co pamiętam. Nie? Zresztą zaraz zobaczymy.
7-3, gówno wyleciało. Nam się nie opłaca po to schylać. Przypomnijcie mi następnym razem, żebym nie próbował. Nagroda 100 tysięcy dolarów, o fuck. No ale co będziecie musieli robić? Dla autorów programów korzystających z tego, aha. Ale będziesz tam musiał coś w ten, czy to będziesz musiał pokazać swój program? Ten, co coś tam u was liczą, te GPU i oni, oni po prostu porównają go z innymi gotowymi programami. I ten... I albo wygracie, albo nie. Czy tam na miejscu coś będziecie musieli jakiś problem rozwiązywać? Dobra. A war machine rolls nowhere without wheels. Dobra. No rozwalimy sobie wszystkich. O fuck, ale nas wyrzucił, ten to miał jakiś zbiornik. Rzeczywiście na drodze jest strasznie szybki teraz. Dobra, spróbujmy teraz wyrwać stąd tego, kierowcę, ale nie wiem, czy to się uda. Coś mu wyrwaliśmy, czekajcie, jakiś pa... O fuck, ale żeśmy się niefortunnie ustawili bokiem do niego. Ale go szarujemy. To są elementy jego pancerza, mu zrywamy. Bardzo możliwe, że jak mu zerwiemy wszystkie, to będzie ten. Będzie się dało kierowcę wyciągnąć. No nie, no tylko go odsłoniliśmy. Nie da się. O fuck. Ale zrąbałem akcję. Podpaliliśmy własny samochód tym wybuchem. Chłopie, po to masz nowy klucz, żeby tak powoli kurde gasić. Co za typ. Dokładnie, to jest konkurs na prezentację swojego programu, który się rozwijał przez jakiś czas. Aha, no to spoko. To fajnie, to nie musisz nic robić za bardzo. Chyba, że jeszcze jakieś ostatnie poprawki w programie. Idziemy za nim, bo nam kurde ucieka. Wydaje mi się, że się noc zaczyna robić, nie? Co wy o tym myślicie? To słońce coraz bardziej zachodzi. No nie mówcie mi, że on się zresetował i doszły te auta. Ty, on się odbudował chyba. Co za gówno. Sam się w siebie zderzył, co za koleś. No i zajebiście, dobra.
I can. Dobra. Nie da się do niego wy... A nie, da się, czekajcie. Dobra. Nie wiem, jak tego pokonać. Myślicie, że warto ten samochód dowieźć do tego? Wiecie, że warto go dowieźć do kryjówki? To jest kurde kawałek. Ale jedzie na dwóch kołach. Ale on śmiesznie, on nawet do niego nie wsiada, wiecie, jak na kierowca ten, tylko po prostu nagle się przenosi do niego. No spróbujmy go odwieźć. Wie, a może tu noc zachodzi tak jak noc normalnie w życiu. Co wy o tym myślicie? Dużo hajsu dostanę, no to spróbujmy go odwieźć. Komis elektrowni, do którego musimy dojechać. Shibo, nie zawoź go, bo nie dostaniesz z niego tego na maskę. Byłem, sprawdzałem. To jak w końcu jest? Jak się nie opłaca, to w dupie to mam. Trofeum, ja wolę mieć trofeum niż ten. Chyba moje trofeum leży pod spodem. Bo mi metalu nie brakuje, nie chcę ryzykować, że nie będzie tego nagrody. Nie no, jest, kurde, noc, no prawie jest noc moim zdaniem. Dobra, jadę tam, jak jeszcze nie będzie nocy, to nie wiem co, to wychodzimy. No głupia taka misja, jak się ma być w nocy, a nie da się nocy włączyć. I nie wiadomo ile cykl dobo wytrwa. Kurde, w lewo mieliśmy skręcić, przypał. No, no, they hit the boom in the ground. Watch your corpse, the unwary. KPD can sniff them out. Dobra. Kurde, za miasto jest dziwne. Ciekawe, czy wzięli gdzieś jakiś teren taki, sami sobie takie drogi nakreślili, czy na przykład zobaczyli na mapę Australii i powiedzieli tutaj, kurde. Przerysowali i gotowe. Tak, stuka. Myślałem, że też tak mocno wali, wtedy muszę zamykać okna. Wierzę w typa. Och, no nic, moi drodzy. Oh fuck. Take the fuel tank. It's naked. Jaki amator. No to nic, to przerwa.